W Brukseli szczyt klimatyczno-energetyczny, na którym Polskę reprezentowali premier Ewa Kopacz, wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. No i jak zwykle sukces Polski w Brukseli, a naszym gościem jest pan poseł do Parlamentu Europejskiego, ekonomista dr Zbigniew Kuźmiuk. Witam serdecznie panie doktorze, panie pośle. Witam ojcze, witam słuchaczy, szczęść Boże. Szczęść Boże, to tak jak zawsze nam się udało? To wszystko wskazuje, proszę ojca, że tak jak w 2008 roku po podpisaniu paktu klimatycznego w grudniu premier Tusk ogłosił gigantyczny sukces. Przypomnę, że wtedy była 20% redukcja CO2, tak teraz pani premier Kopacz przy 30% redukcji także ogłosiła sukces. Tamten sukces nie był sukcesem, ten tym bardziej sukcesem nie jest, no ale niestety w mediach zdaje się, że tego rodzaju teza będzie już obowiązywała. No to proszę powiedzieć, panie doktorze, na czym ten, w cudzysłowie, bo tak już należy chyba mówić, sukces pani premier Kopacz w Brukseli polega? Czego mogą spodziewać się Polacy po tym sukcesie pani premier Ewy Kopacz? Znaczy pani premier formułowała to tak, nie wdając się w mechanizmy tej redukcji CO2, że ona nie dopuści do tego, żeby ceny energii elektrycznej w Polsce wzrosły. No i właśnie późnym wieczorem wczoraj ogłosiła taki komunikat, że udało się doprowadzić do sytuacji, że mimo tego, że Polska będzie zobowiązana do redukcji poziomu CO2 o 40% do roku 2030, to mimo tego ceny energii elektrycznej nie wzrosną. Przynajmniej taka teza jest ogłoszona. Wiadomo, że to jest rzecz po prostu niemożliwa. Tego pogodzić się nie da. Jeżeli zgodziliśmy się na redukcję CO2 aż o 40%, to będziemy musieli za to zapłacić. I to nie tylko zapłacą za to przedsiębiorstwa, ale także zapłacą za to gospodarstwa domowe. Proszę ojca, w tej chwili mamy taką sytuację, że ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych są po prostu cenami stałymi. Czuwa nad tym Urząd Regulacji Energetyki. Jeżeli tylko dojdzie do uwolnienia cen, a to jest wręcz nieuchronne, no to będziemy mieli do czynienia z systematycznym wzrostem poziomu cen energii elektrycznej i nie ulega wątpliwości, że zapłacą za to konsumenci. Oczywiście nie stanie się to z miesiąca na miesiąc, ale moim zdaniem ten proces bardzo intensywnie zacznie się już w następnym roku. Mówi się o darmowych pozwoleniach dla naszych elektrowni, to ponoć pani premier uzyskała. Ale przecież doskonale wiemy, że oprócz tych darmowych pozwoleń te elektrownie kupują już pozwolenia dodatkowe na emisję CO2, a ceny tych pozwoleń będą rosły. One na razie ze względu na brak zapotrzebowania na energię elektryczną, no co tu się dużo oszukiwać, mamy w Europie bardzo poważny kryzys gospodarczy, więc nie rośnie produkcja, tylko raczej maleje, w związku z tym nie ma dodatkowego zapotrzebowania na energię i ceny tych pozwoleń na emisję CO2 specjalnie nie rosną, ale komisja robi wszystko, żeby sztucznie te ceny podwyższać, a więc zdejmuje im ilość pozwoleń z rynku, co powoduje wzrost ich ceny. W poprzedniej kadencji Parlament Europejski niestety z takim przechyłem w zieloną stronę ograniczył ilość tych pozwoleń o blisko miliard ton, więc te ceny już wzrosły, a teraz po przyjęciu tego mechanizmu, który zwiększenia ilości pozwoleń zdejmowanych co roku, te ceny będą cały czas rosły i przyjmuje się generalnie, fachowcy od energetyki tak to policzyli,
że jeżeli takie pozwolenie na emisję tony CO2, jego cena urośnie mniej więcej do 20 euro, to wtedy produkcja energii elektrycznej w Polsce po prostu stanie się nieopłacalna, bo trzeba będzie do megawattogodziny doliczyć odpowiednią część tej ceny za emisję CO2 i wtedy to będzie tak wysoka cena, że po prostu tej energii nie da się sprzedać, albo też ta energia będzie taka droga, że przedsiębiorstwa nie będą zainteresowane im kupnem. Oczywiście Niemcy oferują nam prawie natychmiast takie specjalne połączenia elektroenergetyczne, przy pomocy których będą nam sprzedawali swoją energię ze źródeł odnawialnych. Wiemy, że mają bardzo rozwiniętą tę część energetyki wiatrowej, bo mają bardzo wysokiej klasy technologie te wiatrakowe. One już w tej chwili są wpychane do Polski, a teraz w związku z podniesieniem także limitu energii odnawialnej, bo tej energii mamy do 2030 roku, mieć aż 27% w tak zwanym tym miksie energetycznym. Do 2020 roku mamy mieć ten udział energii odnawialnej, nie tylko wiatrowej, ale słonecznej i innych rodzajów energii odnawialnej, około 15%, a do 2030 roku 27%. To będzie podwojenie także tej energii. No i mamy poprawić także wydajność energetyczną, z tego co pamiętam, do około 30%. Więc to są tak wskaźniki wyśrubowane, że Polsce będzie strasznie trudno to osiągnąć, a jeżeli wejdziemy na tę drogę, no to będziemy musieli wydawać gigantyczne pieniądze i to będzie wydawała nie tylko elektroenergetyka, ale zwracam uwagę również na to, że będą musiały te pozwolenia na emisję kupować także ciepłownie. Przecież większość polskich miast jest to ogrzewana ciepłem z centralnych ciepłowni, a one są oparte na węglu. Więc podrożeje nie tylko prąd, ale podrożeje także ciepło dostarczane do mieszkań. I to dla mnie jako ekonomisty jest rzecz oczywista. Pani premier Kopacz jako lekarz może mówić, że wprawdzie zgodziła się na zaostrzenie polityki klimatycznej, ale zrobiła to tak, że ceny energii elektrycznej, a nie ciepła w Polsce nie wzrosną. Proszę ojca, po prostu w ekonomii nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad. Jeżeli zgodziliśmy się na restrykcje, to niestety polskie społeczeństwo za to zapłaci i żadne takie makiaweliczne tłumaczenia i pokazywania tego nie zamarzą. No ale ponieważ jak wiemy media tego mętnego nurtu zrobią wszystko, żeby to przekuć w sukces, więc będziemy mieli teraz pewnie cały czas hymny pochwalne, jak to sprawna jest nasza nowa pani premier, jak dobrze negocjowała, że Polakom na pewno nie będzie gorzej, ba, spadnie na nas też dodatkowych pieniędzy, bo tu słyszymy także o jakiejś rezerwie, z której będziemy korzystali i będą budowane nowe elektrownie w Polsce, tylko przypominam, że pan premier Tusk już uzyskał w 2008 roku na te nowe elektrownie ponad nawet 60 miliardów złotych, tylko do tej pory do Polski nie dopłynęła nawet złotówka z tego tytułu, a przypominam, że każdy nowy blok energetyczny, bo przecież budujemy na szczęście nowe bloki energetyczne, między innymi w Kozienicach i w Opolu, to ten blok energetyczny nowy w Kozienicach, jeżeli dobrze pamiętam, kosztuje około 7 miliardów złotych jeden. Więc to pokazuje, jak olbrzymi wysiłek inwestycyjny Polska będzie musiała wykonać, żeby odnawiać energetykę. Oczywiście tak czy inaczej, bez pakietu klimatycznego my w energetykę musimy inwestować, ale tutaj mamy określone terminy i to wydaje się rok 2030 to rok odległy, ale proszę ojca, tego rodzaju inwestycje w energetykę, one trwają przecież latami. Więc tak naprawdę trzeba będzie zacząć budować intensywniej nowe bloki energetyczne, a na to potrzebne, tak jak powiedziałem, ogromne pieniądze. Skoro jeden blok energetyczny o wydajności 1000 megawatów, bo taki jest budowany w elektrowni Kozienice, znam tę sprawę, bo to elektrownia z mojego okręgu wyborczego, kosztuje 7 miliardów złotych, to proszę sobie wyobrazić, jakie to są wielkie potrzeby inwestycyjne. I oczywiście
te wydatki, one muszą się znaleźć w cenie energii. Nie od razu, rozłożone na lata, ale muszą się znaleźć, bo przecież budujemy zapożyczone pieniądze z systemu bankowego. Te kredyty trzeba będzie spłacać, będą to musiały robić elektrownie. I w związku z tym będą podwyższały ceny energii elektrycznej. Tak jak powiedziałem na początku, ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych są trzymane sztucznie przez Urząd Regulacji Energetyki. Rząd zresztą już jakby wcześniej przygotowywał się do tej zgody, przeprowadził przez Sejm przy naszym sprzeciwie Prawa i Sprawiedliwości taką ustawę, gdzie wprowadzono dodatek energetyczny. Bo ktoś może powiedzieć, no jeżeli to będzie dodatek energetyczny, to przecież będzie się pomagało ludziom. Oczywiście ten dodatek energetyczny w zależności od wielkości rodziny, on mniej więcej wynosi od 11 do 20 zł miesięcznie, proszę ojca. I to będzie dotyczyło rodzin, które otrzymują dodatki mieszkaniowe, czyli bardzo naprawdę niezamożnych, o niskim poziomie dochodów, symboliczne pieniądze, ale dzięki temu, że ten dodatek będzie można uruchomić, będzie można uwolnić ceny energii elektrycznej także dla gospodarstw domowych. W tej chwili jest tak, że jeżeli elektrownie, zakłady energetyczne zwracają się do tego urzędu i proponują na przykład pod koniec roku propozycję, podwyżkę 10%, to ten urząd wszystko sprawdza i pozwala na 1-2%. A jeżeli zniesie się to limitowanie cen energii, to będzie hulaj dusza, piekła nie ma. Tyle, ile podniesie jakiś wytwórca energii, tyle trzeba będzie zaakceptować albo po prostu nie korzystać z energii elektrycznej. Czyli rozumiem, panie doktorze, że tak, że premier Kopacz zgodziła się na bardziej restrykcyjne podejście, czyli jeszcze większą tę redukcję, natomiast, no, jak mówi, nie kosztem Polaków, w związku z tym kosztem czyim? Niemców, Francuzów, kogo? No więc właśnie, bardzo dobre pytanie. Powtórzmy jeszcze raz ten też, że w gospodarce nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad. Jeżeli coś nie kosztuje, to ktoś inny musi za to zapłacić. Więc to jest po prostu sytuacja niemożliwa. Zgodzono się na zaostrzenie polityki klimatycznej i to dla takiego jak kraju jak Polska. Drastycznie, bo my z tego celu redukcyjnego na rok 2020, który podpisał premier Tusk w 2008 roku, zapewne się nie wywiążemy. Nie jesteśmy w stanie zredukować do roku 2020 emisję CO2 o 20%, tak jak on się na to zgodził, mimo tego, że wymaga to ogromnych inwestycji. A teraz będziemy musieli ten cel redukcyjny jeszcze podwyższyć do roku 2030. Więc to będzie kosztować olbrzymie pieniądze i te pieniądze, które przeznaczymy na inwestycje, one będą musiały się znaleźć w cenach energii elektrycznej. Ja to oczywiście skoncentrowałem się na tym wątku gospodarstw domowych, no ale trzeba sobie, proszę ojca, zdawać także sprawę, że są w Polsce dziedziny wytwarzania, dziedziny wytwórczości, przemysłu po prostu, w których energia elektryczna jest znaczącym częścią kosztów. To jest choćby przemysł materiałów budowlanych, szeroko rozumiany, przemysł szklarski, przemysł chemiczny. Więc podwyżka cen energii dla tego rodzaju przemysłów będzie czyniła taką produkcję w Polsce nieopłacalną. I te przemysły będą ograniczały zapewne produkcję, a być może nawet docelowo się z Polski wyniosą. Przypominam, że żaden pakt klimatyczny nie obowiązuje Białorusi, Ukrainy, Rosji, czyli krajów za naszą wschodnią granicą, więc tego rodzaju przemysły pewnie będą się tam wynosiły i tam będą powstawały nowe miejsca pracy i pewnie inwestorami będą nawet polskie przedsiębiorstwa, bo one będą musiały się ratować, bo przecież konkurują na wolnym rynku, a jeżeli rosną im koszty wytwarzania, i to w sposób nieprawdopodobny, to będą próbowały szukać innych rozwiązań, czyli uruchamiać swoje filie, a być może całe przedsiębiorstwa poza naszymi granicami. Cała ta koncepcja zaostrzania polityki klimatycznej jest po prostu taką swoistą religią, niestety, która jest forsowana w Unii Europejskiej. Jak wiemy, Unia Europejska odpowiada zaledwie za 11% światowej emisji CO2. I nawet gdybyśmy sobie wyobrazili teoretycznie taką sytuację, że tą emisję w ogóle zlikwidujemy, co jest absurdem,
to przecież nie poprawimy klimatu na świecie. Tym, tą polityką klimatyczną, jej zaostrzeniem nie są zainteresowane wielkie gospodarki światowe, amerykańska, chińska, indyjska, rosyjska, wszystkie te kraje, ich pakt klimatyczny nie obowiązuje, więc to jest szaleństwo, ale ono jest popychane do przodu z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że dwa wiodące kraje unijne, to znaczy Niemcy i Francja, brylują. Niemcy, jeżeli chodzi o przemysł energii odnawialnej, one mają doskonałe technologie właśnie, jeżeli chodzi o wiatraki, i jeżeli wprowadzą ten cel, to wszyscy naokoło będą musieli tą technologię niemiecką kupić. Ba, to co się w Polsce przecież dzieje, to jest sprowadzanie już demontowanych masztów i tych wiatraków w Niemczech do Polski. Bo w Polsce nie obowiązują w tym zakresie żadne normy. W Niemczech po 20 latach to jest już sprzęt zużyty i trzeba instalować nowy. Więc to jest doskonały biznes dla gospodarki niemieckiej, energia odnawialna. Natomiast z kolei dla gospodarki francuskiej tym doskonałym biznesem jest energia atomowa. Przecież presja na Polskę, żeby budować dwie elektrownie atomowe, no płynie właśnie z zachodu. Więc te dwa kraje mają interes w tym, żeby to szaleństwo klimatyczne ciągnąć, i to one naciskają na pozostałe kraje, żeby to zaostrzenie celów przyjmować. I druga rzecz to jest handel tymi pozwoleniami na emisję. Proszę ojca, to będą obroty, jeżeli te ceny wzrosną, tak jak mówiłem wcześniej, to będą obroty, które będą sięgały, wartość tych obrotów na tym rynku będzie sięgała dziesiątków, jeśli nie setek miliardów euro rocznie. To proszę sobie wyobrazić prowizję od takich obrotów. Nawet drobne ułamki procenta prowizji tych podmiotów, które tym się będą zajmowały, to będą setki milionów euro. I to są dwa czynniki, które powodują, że mimo tego, że to jest szaleństwo, do końca nie wiemy, czy rzeczywiście człowiek ma aż taki wpływ na zmiany klimatu na świecie. Wokół tego są wątpliwości do poważnych ośrodków akademickich, ale to szaleństwo jest forsowane tu w Europie właśnie z tych powodów, które przed chwileczką opisałem.